powiem wam, dźwignia, na giełdzie dźwignia, kurwa, na bitcoinach, jeszcze na kryptowalutach, kurwa, ryzykownych, co nie wiadomo, czy pójdą, kurwa, bo to są, co to jest nic, kurwa, kryptowaluty to jest nic, po prostu. To jest granie na dźwigni, to jest takie uzależnione, to jest gorsze niż wszystko, kurwa. Jak gdzieś tam jakiś gościu, pan prezes, kurwa, on, nie wiem, co on zrobił, czekaj, co on mógł zrobić takiego złego? No okradł tam kogoś, jakichś pracowników, nie dał im premii, miał im dać, no i okradł ich, oni nie dostali wypłaty po 1000 zł, on zarobił 1 000 000, bo ma ich dużo. Kiwałek zrobił, grzeszek taki, co nie, to jest chuj, kurwa. Czy poszedł, kurwa, nie wiem, żonę zdradził, poszedł do jakiejś, kurwa, dziewczyny gdzieś tam, to chuj, kurwa. To nic mu nie dało takiej satysfakcji, okradzenie ludzi, wywałkowanie ludzi na kasę, na to, kurwa, chodzenie na dupy, na chłopaków nawet chodził, nagle z gejami on się spotyka, ten gościu, ma żona z gejami. To jest, kurwa, nic. Nic go tak nie wciągnie, jak, kurwa, granie na giełdzie. Ja przy tym swój telefon zamroziłem, to się chuj odmroził, go wciągnąłem, bateria się ładowała do zera, naładowałem, znowu jest, weszłem znowu, sprzedałem iOS ze stratą, pół bitcoina tam ogólnie, czyli pół bitcoina to jest ile? Czekaj. Kurwa, już nie wiem, ile to jest, ale to jest 20 tysięcy złotych, już całkowicie straciłem, dobra. No to wyszłem z tego, kupuję tam inne, kurwa, Cardano, coś tam, kurwa, bitcoiny i Ethereum kupuję. Nie, kurwa, cofnąłem to, weszłem, kurwa, wprowadziłem znowu swoje kolejne chyba 4 bitcoiny, wziąłem drugie 8 czy ileś? Tak, kurwa, 8 albo nawet 9. 9! Ty, 9 bitcoinów pożyczyłem, swoje płaciłem 4, kurwa, które musiałem pierwszy co innego sprzedać, bo już wcześniej pół straciłem. I kupiłem teraz 25 milionów sztuk IOST, kurwa, tego gniota, kurwa, który dno szoruje i jak wypierdoli, jeśli wypierdoli, to pójdzie razy 50, kurwa. Majerski w to nie wierzy, takie coś, że brzmieją, a pójdzie razy 50, no może nie on, ale inne krypto, które tak szorują, nie pójdą razy 50. I ten. I kurwa, oczywiście to ja zrobiłem, tak w dźwigni poszłem, kurwa, wziąłem 25 milionów sztuk, czyli wydałem na to, kurwa, 12 bitcoinów. 12 bitcoinów, czyli ile to jest, kurwa? 100 tysięcy dolarów? 12 bitcoinów, ile to jest, kurwa? Nie, więcej, kurwa. 120 tysięcy dolarów, czy 130 tysięcy dolarów. Wydałem na jakiś IOST, na którym nie ma w ogóle żadnego wolumenu. Jeszcze mały jest, 100 bitcoinów dziennie. Ja to kupiłem, kurwa, bo oni są z taką kryptowalutą Perl jeszcze taką i oni właśnie są tacy, że pożyczają komuś pieniądze na procent, wiesz, takie coś. Takie to jest właśnie ten DeFi branża. Ale to jest nieważne, jakie to są, oni mają tam te fundamenty swoje. Chodzi tylko o to, że ta kryptowaluta jest tak, kurwa, i ATL, czyli All Time Low, najniżej była położona na 36 satoshi, to było tam 3 miesiące temu, a w swojej historii była, kurwa, już 20 razy większa, ona ma jeszcze do urośnięcia chyba z 1500%, czy ileś. No i ja się tylko tym jaram, oczywiście to Mario wie, o co chodzi, ja się tylko tym jaram, że kurwa, bogaty, bo mi 100 dolarów, dlaczego ja, panie Majerski, nie wchodzę na ten, bo kurwa, my z Mariuszem nie możemy tam wejść, bo my, kurwa, 100 dolarów to my w ogóle, to jest bardzo dużo dla nas, ale gdyby to było pewne, z wynajmu nieruchomości, gdybym miał 100 dolarów dziennie, to chcę. Z odsetek bankowych chcę, z odsetek z bitcoinów, że ktoś mi płaci, chcę. Ale jak ja mam tak się stosować, męczyć i za 100 dolarów, to ja powiedziałem nie, kurwa. I ja wziąłem wszystko, teraz wszystkie tamte pieniądze zaryzykowałem, kupiłem za wszystką kasę, kurwa, tamto. Jak, kurwa, spadnie 20% niżej, to mi zabierze, kurwa, wszystkie moje bitcoiny i chuj. I będę na zero. Ponad rok. Razem z tymi daskoinami, które kupowałem po 50 centów. 1 000 000 dolarów wyjebałem, a za to właśnie bym miał już... Za 1 000 000 dolarów miałbym teraz 10 dwupokojowych mieszkań we Wrocławiu, które mi dają na czysto, pod osiągnięciem kosztów, 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy złotych miałbym miesięcznie teraz, do końca życia i moje dzieci i wszyscy, gdybym nie rozjebał, kurwa, na różne projekty internetowe, czy projekty, czy tam, kurwa, czy dźwignie na Binance. Tak to właśnie, kurwa, takie to jest właśnie życie, chłopaki. Tak to jest, kurwa, tak to jest. Chciałem się z wami tylko z tym podzielić. Kurwa, nie grajcie na dźwigni, bo wiebiecie z wszystką kasę tak jak ja. Nie grajcie na dźwigni. I na koniec jeszcze, jakbyście myśleli, że są super, kurwa, grupy i w ogóle jest jakiś trener, który was nauczy, wasz trener, który bierze od was za to pieniądze, że was czegoś uczy, on mówi o takich umiejętnościach grania na giełdzie teraz, nie o czym innym. Jak fryzjer cię uczy, to okej. Okay. Czy tam coś, bo czegoś, czy operacje, jak robisz jakieś na otwartym sercu, to on cię uczy, możesz to płacić. Ale jak cię trader, kurwa, bierze od ciebie pieniądze, uczy cię tradować, to szmata, nie trader, kurwa.
to oszust pierdolony. Dlaczego? No jak on może cię uczyć tradować za pieniądze, człowieku? Jak za pieniądze cię będzie tradował? Przecież on jest, jak on jest traderem super, to on ma $1,000,000 u siebie. A jak jest super traderem, to potrafi minimum robić z tego 10% miesięcznie. On ci pokazuje, że w dzień robią pompkę 100% gdzieś tam, no to on potrafi zrobić drugie tyle co miesiąc. Z miliona robi w miesiąc dwa, następny miesiąc z dwóch robi ile? Cztery. Mija trzeci miesiąc, z czterech ma już 8. 8 milionów, 3 miesiące. Po czwartym miesiącu ma 16 milionów. Dobra, raz mu się udało, ma 10 milionów po czwartym miesiącu. Podwaja następnie. Po piątym miesiącu ma 20 milionów, 40. Po co on tu się to sprzedaje? On nie potrafi, on tak samo straci kasę jak ty, on ma takie same emocje jak ty. On tak samo straci pieniądze jak ty. Dlatego się bierze teraz za szkolenia. Chłopie, zapłacz coachowi Majkowi i zapłacz Grzesiakowi, żeby cię nauczał, kurwa, jak na emocjach panować i takim czegoś, a nie płacz, kurwa, za dostęp do grupy, kurwa, gdzie ten, nie wiem, płacz trenerowi, o, trener, który robi ćwiczy, prawda, jakaś, kurwa, Chodakowska czy ktoś, ona ma ładne ciało, wszystko zrobione i grubasa zrobiła z jednego grubasa, z dwóch, z pięciu grubasów zrobiła, że są chudzi, to jej płacz, żeby z nią ćwiczyć i żeby sobie, albo u Grzesiaka, żeby sobie swoje takie umiejętności personalne, czy zarządzanie swoją głową, żeby sobie zarządzanie pieniędzmi, żeby się uczył, to jemu płać. A nie jest taki coś trader, który sprzedaje swoje szkolenia, to kurwa oszust, nie trader, w cudzysłowie oszust, to jest dobry sprzedawca. On nie umie sam tradować, bo gdyby umiał, to po co on by cię uczył, po co brałby od ciebie $100, kurwa, czy tam milion, czy na przykład parę tysięcy dolarów, są po 10 tysięcy dolarów szkolenia traderskie, są po 20 tysięcy widziałem. Na Half Acre, The Half Acre, tam sprzedawali szkolenia, jak ja jeszcze byłem chyba z 5 lat temu z Mariuszem Peczarskim, myśmy z tego wyszli po 3 godzinach, jak widzieliśmy tą szopkę, co odpierdalają. Pierdolą, pierdolą, a potem cię wołają, nawet po 20 tysięcy dolarów sprzedawali takie w Londynie szkolenia dwutygodniowe, tam idziesz do Londynu, bla bla, 20 tysięcy dolarów i będziesz bogaty, bo tu wszyscy są bogaci, którzy z nami to robią. Oni tego nie potrafią. Jak gościu może ci sprzedawać za 20 tysięcy dolarów szkolenie i tam od razu idzie na to na przykład 10 osób czy 100 osób, kto z tego ma miliony, przecież on sam potrafi robić miliony. Nie róbcie tego. Wam tylko to mówię. Inwestuj sobie w self-maker, firmę jakąś, kurwa, czy tam w co chcesz, kurwa, w coś, co może być normalnego, co to widzisz. Naprawdę, self-maker, inwestuj, ja nie mam tam udziału w razie, ale ogólnie w takie coś, co już tam widzisz, jak chcesz jakoś ten, ale płacić komuś za szkolenie giełdowe albo kup sobie bitcoina, sobie to trzymaj, ale grając na giełdzie razy 10, razy ileś, potracą kapitał. Dzisiaj rano było, 6 rano było coś takiego, że bardzo dużo kryptowalut zrobiło taki pik, kurwa. Giełdy kryptowalut, właściciele tych giełd, wielcy ludzie, co mają tam setki miliardy dolarów, o, oni to robią, bo wiedzą, właściciel giełdy wie, gdzie są liquidation price, czy nie wiem, co to sprawdzić, to jest liquidation price, wie, gdzie są, pozykają pozycje, na przykład ja gram teraz pod zastaw 4 bitcoinów, jak cena IOST spadnie do 41 satoshi, to mi zabiera te 4 bitcoiny, to są ich bitcoiny. Kredyt też, oni swój sobie biorą kredyt, bo akurat to im się tam spina, swój kredyt, co mi pożyczyli 9 bitcoinów czy 10, oni sobie biorą i moje 4 bitcoiny, nieważne, oni biorą moje 4 bitcoiny po prostu, a takich ludzi jest dziesiątki tysięcy. Na tym zarabiają giełdy prawdziwe, nie taka giełda zwykła, Coincastle, że tam nie ma nic, czy tam Bitbay, tam nie są dźwignie, to są kurwa grubasy, to są tacy ludzie, którzy tym sterują, czy stoplossy ci popuszczają, kurwa, oni czyszczą stoplossy specjalnie i oni biorą tanio. Tak samo ci IOST był po 40 czy satoshi, oni go kupili po tyle, a teraz już jest prawie po 50 satoshi, już mają 10%, kurwa, 20% już mają, no i tyle. Tylko cię ostrzegam, na giełdzie nie graj, na dźwigni nie graj, nie mówię już o kontraktach terminowych. Ja na kontraktach terminowych parę miesięcy temu straciłem 20 bitcoinów. Zabrało mi 20 bitcoinów, nie że bitcoin spadł, na chwilę spadł, zabrało mi z rynku, oni, giełda dostała ode mnie 20 bitcoinów, czyli milion złotych, a niedługo to już będzie 20 milionów. Kurwa, niedługo to będzie bardzo dużo milionów, te bitcoiny. Tak straciłem, nie grajcie na ten. Zapytaj się Mariusza Preczackiego, zapytaj się Majerskiego, ile stracił na dźwigni grając. Ja ci powiem, ile on stracił, on ci sam ci powie, dobra, nieważne, nie będę się tego tłumaczył. Ale zapytaj się, to jest, dlaczego my to robimy z Mariuszem Peczarskim teraz? Bo to jest bardzo, kurwa, to kusi, to jest lepsze niż heroina. Wiesz, co to jest heroina? Nie wiesz, to sobie, kurwa, no to zapytaj się ludzi, którzy brali heroinę, co to jest heroina. To jest coś pięknego, kurwa. To jest coś pięknego, tylko to jest tak piękne, że to cię prowadzi, że po paru miesiącach, po paru latach umierasz. Umrzesz poprzez heroinę, umrzesz. To jest taka piękna, a tak wyniszczająca. Tak samo jest takie piękne, takie jest podniecenie grając na giełdzie, że ty tak to chcesz robić wszystko, dali jesteś, wyobraź się, jesteś macho, taki super umieśniony, ty lubisz laski wyrywać, dupy lubisz wyrywać, która jest moja, ta moja, teraz będę miał tą piosenkarkę znaną, to kurwa, pokazać ci giełdę,
żebyś zajarał się na giełdzie, parę razy ci dasz wygrać, szczęście początkującego, jak to mówi w alchemiku. Zawsze na początku wszystko ci sprzyja, ruletce ci sprzyja, wszędzie w kasynie. Dać ci to, jesteś super, masz to, co patrzysz tylko na dupy, zagrasz na giełdzie, nie zostawisz tej giełdy. Jest gorsza giełda, granie na dźwigni, takie emocje niż heroina, bo ty widzisz w głowie, że zainwestowałeś 10 tysięcy dolarów, a możesz mieć z tego milion dolarów, bo tak jest właśnie na dźwigni. Z tysiąca, masz 1000 złotych, to możesz mieć 100 tysięcy złotych grając na dźwigni. Tylko że 1000 złotych to raczej stracisz już, w 3 dni je stracisz. Mi się wydaje, że w 3 dni, jak zagrasz na takiej dużej dźwigni. W 3 dni. Ja z moich 20 bitcoinów miałem zrobić 200. To jest bardzo mało, to tylko razy 10. Po prostu gdybym się wstrzelił, ale nikt się nie wstrzela, gdybym się wstrzelił w rynek, gdybym w odpowiednim momencie kupił, to nie sprzedał, miałbym 200 bitcoinów, bym był już dzisiaj wolny, miałbym kurwa z 200 tysięcy złotych miesięcznie przychodu pasywnego z nieruchomości, a tak kurwa większość moich nieruchomości jest sprzedana i stracona, już stracona. Ostatni rok straciłem 4 miliony złotych, milion dolarów straciłem. Chuja, nie mam. Nie grajcie na dźwigni, proszę was, nie grajcie na dźwigni. Znaczy, grajcie, dzisiaj z Mariuszem rozmawiałem, Pelczarskim. Graj na dźwigni, ale jeśli twój cały kapitał na przykład do grania to jest 10 tysięcy dolarów, 10 tysięcy złotych, to maksymalnie na dźwigni graj, ale zawsze, nie że jutro już zmienisz zdanie, jak my zmieniamy. Maksymalnie graj 10% na dźwigni, czyli jak masz 10 tysięcy złotych, to weź sobie 1000 złotych, za 900 kup krypto czy tam coś, bo to jest na krypto, powiedzmy te 10 tysięcy, to za 1000 złotych tylko se graj na dźwigni, ale jak to stracisz, to już więcej tam nigdy nie dopłacaj. Tylko 1000 złotych, tylko 1/10 kapitału graj na dźwigni, próbuj to pomnażać. Rzeczywiście ten 1000 trzeba podzielić na inne kubki, bo tak to zaraz ci zabierze. Wiesz co, nie wierzysz mi? Spróbuj sobie. Wpłać sobie 100 złotych na giełdę BinanceBiz.pl, binance.biz.pl, wpłać sobie tam 1000 złotych, 100 złotych, żeby nie było i graj na dźwigni, tam sobie daj dźwignię razy 50, razy 10, razy 20 i wszystko stracisz do jutra, raczej do jutra. Dzisiaj wszystko stracisz, za 2 godziny wszystko stracisz. No chyba, że szybko akurat będzie w ten rynek w tych 5 minutach dobrze szedł, to ty będziesz miał na plus, będziesz 100 zł miał 120 i ty to sprzedasz i powiesz do mnie, nie, ja nie straciłem. Ja wiem, że nie straciłeś, ale próbuj tak grać przez rok, codziennie graj na dźwigni przez rok. No to wszystko stracisz. Na 100%, na 100%, nie na 99, na 100. Wszystko stracisz, to jest po to, żeby się traciło pieniądze, bo tak działa nasza psychika. Trzymajcie się, mam nadzieję, że coś będzie z tego filmiku, że coś dla was on będzie znaczył, bo to jest kurwa bardzo ważny film, bardzo kurwa ważne. Ważne to, co powiedziałem, nie ja jestem ważny, tylko ważne, jak ludzie tracą pieniądze. Mam nadzieję, że wejdziecie do dyskusji i powiecie też wasze doświadczenia z dźwignią. Nie mówię skupieniem Ethereum, z dźwignią. Doświadczenia z dźwignią, granie całym kapitałem na dźwigni. Nie, ja wiem, jak ja sobie teraz mam 100 tysięcy dolarów na przykład i wpłacę sobie 1000 dolarów, czyli 1/100 mojego kapitału i będę grał na dźwigni, no to dla mnie mam to w dupie, bo co ja stracę tam, co to ja stracę? 1000 dolarów ze 100 tysięcy to nic, no i to, ale to mi się udało, ja tam zarabiam, mi się udało. Ale wpłać cały kapitał, weź wszyscy sprzedać cały swój majątek, uzbierasz na przykład, to będzie 1000 złotych, cały twój majątek to jest 1000 złotych. I ty cały, nie majątek z lokaty, wszystkie mieszkania, nieruchomości, wszystkie zestawy, wszystko co masz, wszystko sprzedaj, sprzedaj swoje mieszkanie, które kupiłeś na kredyt, które przez 30 lat spłacałeś i wynajmij teraz sobie inne mieszkanie, bo te mieszkanie mamy i tym całym twoim majątkiem graj na giełdzie, na dźwigni, całość. No zobaczymy, co wtedy zrobisz, jak będziesz mówił, bo wiecie, granie właśnie z 100 złotymi, gdy masz miliony, czy tam masz 1000, 100 zł tylko grasz, stówką tylko grasz, to mówisz, będziesz, to jest fajne, to nic się nie stało, to po co tak się jarasz? Nie będziesz się emocjonował tak ja, dopóki nie wsadzisz tam całego kapitału na dźwignię. Dopóki nie wsadzisz całego kapitału na dźwignię. Dobra, na razie, trzymajcie się. Mam nadzieję, że nie będziecie grali. A jak chcecie, to zapraszam. Binance.biz.pl, Binance.biz.pl, polska wersja giełdy Binance dla Polaków.